muszą dbać o koni, także tych największych. Co do warunków żywieniowych, żywi się zupełnie planktonem, później ikrą innych ryb, zwłaszcza karpiowatych, i dorosłe osobniki zjadają głównie ryby. W każdym stadium rozwoju okoń żeruje na poszczególnych grupach zwierzątek, które przebywają w jego okolicy, pod wodą. Skoro jadę, czy myślimy o rakach? O konie też żywią się rakami, więc każda przynęta imitująca raka, prawdopodobnie też krewetkę, może służyć jako przynęta. Nie tylko klasyczne wabiki, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Plankton to jest zupełnie nas nieinteresująca, bo nie jesteśmy w stanie jego imitować jako sztuczną przynętę. Tak samo jak mikro. No i te najważniejsze, największe ryby żywią się innymi małymi rybkami, więc nasze przynęty najlepiej też będą imitowały małe rybki, na których w danym momencie okoń żeruje. Jeszcze jedna z ciekawostek, dlaczego łowi się ryby właśnie najlepiej wczesnym porankiem, późnym popołudniem, a nocą jednak te ryby przestają żerować. Otóż zapadają w sen. Na tyle głęboki, że nie reagują nawet na światło skierowane w ich kierunku, w ich stronę. Po prostu zapadają w lewo. I w nocy raczej o konia nie będziemy mówić. Ale zawsze jest jakieś odstępstwo, zawsze ta godzina zapadania przez ryby w lewo w sen jest przesunięta na przykład w lewo, może następować około godziny 11, 12 w nocy. Więc jeszcze do tej godziny ewentualnie można liczyć na planie o konia. W ciągu nocy każdy z nas tego odpoczywa. Warto najpierw wypuszczać, robić zdjęcie i zgłaszać do ogólnokrajowego rejestru największych ryb w Polsce. I za to dostaje się medal. Tak jak to tutaj ja, za tak pięknego okonia otrzymał medal. Więc nie tylko jeden, ale i dość fajny. Także się sport i dostajemy za to nagrodę. I pamiętam na całą rzecz, na całe życie. Konie charakteryzują się dużą agresją. Więc jeżeli chcemy je przepieszyć, też warto przynajmniej szybko poprowadzić takim uciekającej rybki, bo wtedy ją atakuje. Bądź też nieustannie go nęcić, podrzucać mu przynętę, on w pewnym momencie też zareaguje. Przynęty klasyczne, czyli rybery, przynęty gumowe, umieszczane na kubkach dźwigowych, bądź znane od wielu lat używania jeszcze przez naszych dziadków, pradziadków obrotówki, które nie zawsze były aż tak popularne. Okonie też mówi się na mniej popularne przynęty. To też
zaczyna się coś takiego. Czyli mamy żyłkę, która biegnie do wędki, ciężarek z bocznym krokiem i ciężarek z haczykiem. A na żyłku nakładamy jedną sprzęt, którą ma pokazywamy, czyli twister. Potrzebne jest długie falanko w haczyku, żeby sam hak wyszedł w odpowiednim miejscu twistera. Nawijamy go, tak jakbyśmy zakładali powiedzmy robaka, albo zrobili każdą inną gumową przynętę, główkę jigową. Na razie nie ma tej różnicy, to tylko by. Naciągamy i mamy tak uzbrojony boczny trok. Jest przynęta, która nie waży praktycznie nic, jak tylko i wyłącznie swoja własna waga. Mamy hak, czyli zaczep, na którym wykolujemy po prostu rybę. Ciężarek, który pozwoli nam posłać cały zestaw na pożądaną odległość i sprowadzić ją do dna. Dlaczego jest ta część dłuższa, a ta krótsza? Ciężarek zawsze będzie szurał po dnie, więc teoretycznie w takiej odległości od dna może znajdować się przynęta. Przynęta oczywiście ze względu na odległość od ciężarka będzie wędrowa.